Dzień dobry Państwu. Poprzednim razem, tydzień temu, mówiliśmy o takiej wyjątkowo korzystnej liście wyborczej do parlamentu. Na chwilę chcę do tego wrócić. Ta lista wyborcza zakłada, że wspólny program, na który będą wszyscy głosowali, obejmuje tylko takie dziedziny, jak przywrócenie systemu konstytucyjnego w Polsce, który został naruszony przez PiS i który został uzupełniony bezprawnie przez PiS o jakieś inne instytucje, ale także ten wspólny program powinien wyłączyć wcześniej powstałe systemy prawne, jeszcze przedkonstytucyjne, które ciągle obowiązują w Polsce. One wegetowały od roku 1945. Nigdy nie nastąpiło odcięcie prawne III Rzeczypospolitej od PRL-u. W związku z czym cały szereg ustaw, które wchodziły w życie w PRL-u, one mogą być niewykonywane, ale one są obowiązujące, ponieważ nikt ich nie skasował. One są przed konstytucją. Konstytucja otwarcie im nie zaprzecza, w związku z tym jej niejako uznaje. Natomiast one nie mają nic wspólnego z konstytucją. Do tego należy tutaj, to jest bardzo, bardzo istotne, do tego należy między innymi system hierarchicznej prokuratury, wprowadzonej w 1950 roku bezpośrednio opartej o rozwiązania sowieckie, stalinowskie. Otóż my tego nie dostrzegamy dzisiaj. Nie wiemy, że ten system istnieje cały czas prawnie, gdzieś tam ukryty. Istnieje w naszym systemie prawnym. Konstytucja tego nie potwierdza, ale konstytucja w ogóle się do tego nie odnosi, bo nic nie wie na ten temat. I w związku z czym jest to pozakonstytucyjne. I konstytucja tego nie wprowadziła, ale drogą faktów zostało to wprowadzone. I jest to trudne jeszcze do wyodrębnienia, ponieważ ten stalinowski system hierarchicznej prokuratury, która miała w istocie kontrolować sądy i kontrolować całe życie w kraju i oceniać, co można oskarżyć, co jest przestępstwem, co nie jest przestępstwem i tak dalej, pełniła tą rolę nadrzędną, to w momencie, kiedy stalinizm się w Polsce załamał, te uprawnienia prokuratury pozostały do dzisiaj, ale były bardzo często i przez długie lata niewykorzystywane. Jeszcze w okresie PRL-u nie wykorzystywano ich, wykorzystywano je bardzo ostro w okresie stalinizmu. Później rozmiękczyło się to wszystko. Później zostało to przyjęte przez ustawę konstytucyjną z grudnia 1989 roku, kiedy wprowadzono przede wszystkim, przywrócono nazwę Rzeczpospolitej. Zlikwidowano wprawdzie Urząd Generalnego Prokuratora, ale połączono Ministerstwo Sprawiedliwości
z Generalną Prokuraturą. Następowały jakieś drobne zmiany prawne, ponieważ nie wykorzystywano, bardzo długo nie wykorzystywano tych możliwości, które daje ustawa. A jakie to są możliwości, to widzimy dzisiaj po zachowaniu prokuratury współczesnej. Ona przecież nadzoruje sądy, prokurator może oskarżyć sędziego, prokurator może wycofać sprawę. Nie sąd. Do sądu trafia sprawa prokuratorska, po czym ją prokuratura wycofuje. Sąd nie ma tutaj nic do gadania. Ta władza prokuratorska nie w takim rozmiarze jak on dziś po prostu do dzisiaj istnieje. I co więcej, w jakiś sposób jest aprobowana społecznie. I ta aprobowana dość szeroko, ponieważ między innymi opozycja też mówi, że należy utrzymać hierarchiczną prokuraturę. Też sobie z tego nie bardzo zdaje sprawy. Konstytucja nic na ten temat nie mówi. Prawem kaduka działa ten system hierarchicznej prokuratury, który jest niezgodny z konstytucją. I jeżeli ja przed tygodniem mówiłem, że należy usunąć wszystko to, co zepsuła, odeszła od systemu konstytucyjnego obowiązującego w Polsce, odeszła obecna władza, to nie wystarcza. Pozostają jeszcze kwestie, które są pozostałością po PRL, które bardzo długo nie były wykorzystywane tak jak w okresie stalinizmu, ale mają te wszystkie uprawnienia. Większość prokuratorów się z tego sprawy nie zdaje, że oni nie należą do trzeciej władzy, tylko oni należą do władzy wykonawczej. I jak się będzie rozwijało ich uprawnienia, no to będzie, zajdziemy niesłychanie daleko. Dlatego wracając do systemu konstytucyjnego, usuwając wszystkie bezprawne poprawki, które zostały wprowadzone w ostatnich latach, trzeba równocześnie rozliczyć się z prokuraturą hierarchiczną, do której niestety przyzwyczajone jest społeczeństwo. I zarówno po jednej stronie prezydent Duda, po drugiej stronie szef Platformy Obywatelskiej mówią, od zawsze w Polsce jest hierarchiczna prokuratura. Otóż nieprawda, nie od zawsze. Od roku 1950. Moja rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim w końcu sierpnia 1989 roku, kiedy mu pytam się, czy będzie równa odległość do KPN-u i do rządu, do KPN-u i do PZPR-u, to mówi mi, ale panie Leszku, jak nie może być równa? Ponieważ ja będę miał w rządzie ministrów z PZPR-u i chcę ich mieć, oni będą obsadzali ważne ministerstwa, a ministrów z KPN-u nie tylko nie będę miał, ale nie chcę mieć. Ja mu na to odpowiadam, dziękuję panie premierze za szczerą odpowiedź, to my się zajmiemy PZPR-em. I rzeczywiście trochę później się tym PZPR-em zajęliśmy, za fraki wyrzucamy z Komitetu Wojewódzkiego. Ale to już jest późniejsza sprawa. Natomiast powstaje rząd Mazowieckiego i pierwsza jakby polityczna, otwarta wizyta w istocie całego rządu to jest w Moskwie. I w tej wizycie mówi się, że my pozostajemy w RWPG, Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
czyli integracji gospodarczej obozu sowieckiego. My pozostajemy w pakcie warszawskim, czyli militarnym pakcie wokół Związku Radzieckiego. My będziemy prowadzili politykę zgodną, prawda, z polityką obozu, natomiast chcielibyśmy uzyskać prawo samodzielnego dokonywania reform wewnętrznych w Polsce. Z tym jedzie rząd Mazowieckiego do Moskwy. Nie jest to przecież Polska niepodległa. Polska niepodległa z wielkim trudem zostaje załatwiona po części w końcu roku 89 i do sierpnia gdzieś następnego roku 1990, niszczy PZPR, wyrzucając ich, łamiąc ich psychicznie. Bo jeżeli na przykład do Komitetu Wojewódzkiego, gdzie akurat obraduje 200, tak jak było w Lublinie, gdzie akurat obraduje 200 towarzyszy, którzy przyjechali z całego województwa, pierwszych sekretarzy organizacji partyjnych PZPR, jest ich 200 na sali, wkracza 5 ludzi na tą salę z Darkiem Wójcikiem, dalszych 15 to tam robi, wywiesza transparenty przez okna, żąda kluczy od tajnej kancelarii, takie są zabawy. Ale tutaj wkracza 5 ludzi i ten drobniutki przywódca KPN-u w Lublinie wchodzi i mówi: dziękujemy państwu, proszę opuścić salę. I tych 200 towarzyszy nagle wstaje i pokrzykuje sobie: tylko towarzysze, nie daj mi się sprowokować. Grzecznie opuszcza budynek, przed którym zbiera się już tłum na widok transparentów KPN-owskich, które wiszą na gmachu Komitetu Wojewódzkiego. No tak się dzieje przecież wszędzie. A w Krakowie, między innymi w Krakowie, po wyrzuceniu ich z Komitetu Wojewódzkiego zwrócili się z prośbą do KPN-u, że chcą wybrać, delegatów na kolejny zjazd PZPR-u, ten końcowy. Ostatecznie się okazało końcowy i nie mają gdzie tego robić, żeby się KPN zgodził, że oni do swojego komitetu wrócą na jeden dzień. Ja powiedziałem: nie ma mowy, ale ponieważ jesteśmy grzeczni, to zapraszamy do biura KPN-u. Proszę bardzo, przyjdźcie tutaj, odbądźcie to zebranie, wybierzcie tych kandydatów, kawą was poczęstujemy. Prawda? No oczywiście nie przyjęli tego, znaleźli sobie jakiś tam lokal, ale co to znaczy? To znaczy absolutne załamanie PZPR-u, złamanie psychiczne. I teraz z tego załamania psychicznego oni bardzo długo nie mogli wyjść. A drugie załamanie, ja między innymi biorąc do asysty attaché sowieckiego z ambasady sowieckiej, oczywistego jakiegoś NKWD-dżista, ale to nieważne, skądinąd bardzo sympatycznego faceta. Jedziemy do Legnicy, jak ja się pojawiam w głównej komendzie, najpierw zrobiliśmy tam strajk jakiś, najpierw upadowaliśmy jakiś budynek, a potem jedziemy pacyfikować. Ja i przedstawiciel ambasady. I dowódca sowiecki, który tam jest, na wszelki wypadek wjeżdża do Berlina. A jego zastępca jest bardzo miły i bardzo uprzejmy. No i zapraszają mnie na wielkie przyjęcie generalicji. Ja mówię: świetnie, tylko ja wódki nie piję, bo świeżo wyszedłem z więzienia i tutaj mam takie kłopoty z sercem. A oni kiwają głowami: tak, tak, rozumiemy. Tak, u nas też siedzieli ludzie latami w więzieniach. I ja im mówię: no, taka wielka armia,
Taka potężna armia, no cały świat się boi armii sowieckiej. A tutaj przychodzi jakaś gromada paru chłopaków i wyrzuca ich z biura w Legnicy. No to naprawdę, no przykro o tym słuchać, że taka potężna armia. A tak, bo te takie syny w Moskwie nie pozwalają. Ja mówię, no wiecie, macie sami takich wybraliście. To ja nie, bo nie winowat. To wy sami, prawda? I teraz proszę sobie pomyśleć. Ja zawieram porozumienie na piśmie z komendą Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, która godząc się na bardzo, bardzo ciekawą formułę, komenda Północnej Grupy Wojsk Radzieckich zobowiązuje się wycofać z Polski, jeżeli rząd polski tego zażąda. To zostało opublikowane między innymi w opinii, chyba to się tak nazywało, to nasze pismo, które wtedy wydawaliśmy. W każdym razie naczelnym redaktorem był tam Krzysiek Król. On ma ten tekst, to można przeczytać, to bardzo łatwo. Ja bardzo chętnie z nimi tak podpisuję, bo mnie przecież zależy na tym, żeby rząd polski tego zażądał. Ale jeżeli Rosjanie mówią sami, jeśli rząd polski tego zażąda, to co ten biedny rząd ma zrobić? Wcześniej Mazowiecki powiedział, armia radziecka w Polsce, armia sowiecka w Polsce jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. No to proszę bardzo, zawarliśmy układ z Sowietami, wcale go nie podejmujemy żadnych kroków, żeby go wykonywać i mówimy, no to rząd powinien coś zrobić. A rząd się boi coś zrobić. No to co my robimy? No blokujemy garnizony sowieckie. Drugie na świecie mocarstwo militarne pozwala, że grupki jakichś chłopaków i dziewcząt, 30, 50, 200, no w Krakowie, w Warszawie przed bazą radziecką na Rembertowie to było ich chyba około 200, a 2000 żołnierzy sowieckich w tej bazie. Ale nie, my stajemy przy bramie, nie wolno wychodzić, nie wolno wchodzić. Oni się tam znajdują jakieś inne drogi, omijają, ale wiemy, niech się omijają. Natomiast formalnie my blokujemy armię radziecką, drugą co do wielkości w świecie. I co ona ma zrobić? Strzelać do nas? Wzywa milicję na pomoc. Przyjeżdża jeszcze milicja do Rembertowa i robi kordon przed bramą sowiecką, ponieważ Sowieci się boją, że my tą bramę sforsujemy i ich tam, no coś z nimi zrobimy. No. To jest łamanie psychiki przeciwnika. My nie mamy żadnej siły poza siłą psychiczną. To jest łamanie psychiki. I teraz sami dowódcy radzieccy mówią, rozwiążcie tą sprawę. My nie wytrzymamy tak długo. I rząd polski zaczyna wtedy procedurę negocjacji o wycofaniu wojsk radzieckich w Polsce. A my mówimy grzecznie, już jest Polska niepodległa, już idziemy do wyborów prezydenckich, już wiemy, że Związek Radziecki, wojska radzieckie nas opuszczą, Polska staje się niepodległa, i my od tej pory działamy tylko zgodnie z prawem. I od tej pory działaliśmy rzeczywiście tylko zgodnie z prawem. Ponieważ i wyrzucanie PZPR-owców, i blokowanie Sowietów było otwartym naruszeniem prawa. Ale sytuacja po prostu była taka, że mogliśmy tą sytuację
wykorzystać. Zapłaciliśmy oczywiście za to wysoką cenę, ponieważ wszystkie ugrupowania, weszliśmy do Sejmu, ale wszystkie ugrupowania sejmowe, które były wrogo nastawione do KPN-u, między innymi dlatego, że nie widzieli, co ten KPN tam w Sejmie będzie wyczyniał. I nasza podstawowa ustawa o restytucji niepodległości, poza grupką ludzi z Solidarności, tylko KPN za tym głosowało razem 70 kilka osób, ten cały parlament. Pierwszy Sejm w wolnych wyborach całkowicie wybrany w III Rzeczypospolitej już, to ten Sejm odrzucił ustawę o restytucji niepodległości, czego, wróćmy do początku dzisiejszego naszego spotkania, czego dowodem było, że wszystkie ustawy obowiązujące przed styczniem 1992 roku, kiedy była głosowana nasza ustawa, że wszystkie ustawy, które obowiązywały wcześniej, uzyskały nawet nie moc prawną, tylko uznanie, że mają moc prawną, ponieważ większość sejmowa oświadczyła, między innymi powiedział to bardzo wyraźnie Lech Kaczyński, że nie możemy dokonać rozrachunku z całym ustawodawstwem PRL-u, ponieważ wprowadzi to destabilizację. Oczywiście, że wprowadziłoby to destabilizację systemu prawnego PRL-u, ale byśmy wszystko to, co w systemie prawnym PRL-u było szkodliwe i zbędne, wyrzucili, a zostawili to, co było pożyteczne. No, ustawa o budowie, cały naród buduje swoją stolicę, o odbudowie Warszawy była oczywiście ustawą pożyteczną. Rozmaite ustawy były ustawami pożytecznymi i myśmy tego wcale nie negowali. I wcale nie domagaliśmy się, żeby te właśnie ustawy zostały usunięte. Wszystkie tylko te ustawy, które były wymierzone przeciwko Polakom. Należała do nich ustawa o hierarchicznej prokuraturze, którą mamy do dzisiaj.